Cześć, witam was wszystkich serdecznie, nazywam się Auron17, a to jest kolejny, szósty odcinek naszej serii Dragon's Dogma. Kochani, tak jak pamiętamy z poprzedniego odcinka, skończyliśmy naszą przygodę w Everfall, a teraz dołączymy do Wyrmhuntu, do którego nas zaprosił strażnik pod koniec tamtego odcinka. Tak, tak było? Tak było. Wymieniłem pawnów, dołączył do nas Ragnarok, taki dzikon będzie nam tankował, i Maggie, albo Maggie, która będzie nam służyła jako uzdrowicielka. Zapraszam. Więc tak, musimy się skierować do pana, który się nazywa Sir Maximilien. Tu właśnie jesteś. Witam, witam. I'm Sir Maximilien Eisenstein. Cześć. Captain of the Hunt. So named by his grace. I beg your forbearance whilst I detail what is expected of you in the Hunt. Szanuję. The license you carry permits the bearer to understand those missions given by Szanuję. All our will is focused on learning of and defending it. Szanuję. Easy task, to be sure. One which the fate of the realm and its Szanuję. I am under orders to lend Arisen all reasonable aid as they might require. Szanuję. I pray you return this assistance in kind. Many hopes are pinned upon you. Szanuję. It will be my honor to show you the ready charges for the worm hunt. Szanuję. Choice is yours. Okay, teraz musimy wziąć wszystkie questy. I have important work for you. Though some, the task at hand is just such tak. As I was setting about to find work. A będzie chwila gadania. I came upon this slate. I know not its origin nor its age, but the writing it bears. So old, our men could only read a few words. What little we know, all best use. If there's aught of import written there, we need to know. Tak, nasza pierwsza misja, oczywiście resztę najpierw zbierzemy. Pierwsza misja jest taka, żeby rozszyfrować tekst, który jest napisany na jakiejś starożytnej tablicy. Certainly. Then we have urgent word from the stone of the sun. A horde of goblins struck the fortress while it was still under repair, and they've claimed it. Though the hold is remote, its importance to our southern defenses is critical. We must reclaim it. The safety of the entire team. You have my thanks. W tym queście będziemy musieli odbić twierdzę przejętą przez gobliny. The choice is yours. Certainly. I fear this task is no simple call to action, sir. It will no doubt take time. Perhaps you've heard of the society. In truth, most of what we know is the product of such hearsay. They are a band of heretics who worship the dragon. Welcome the perdition it brings. In the chaos come with the worm's arrival. Their influence has grown. Pray, keep watch for signs of good. No i tutaj mamy zbadać znaki jakiegoś nowego wyznania. O tym wyznaniu będziemy wiedzieć później więcej, gwarantuję. Certainly. Then here are the details. By the Duke's decree, we spare no effort in gathering knowledge concerning the worm. As one arm of that pursuit, we aid the faith in their examination of ruins and one such ruin has of late become home to monsters. We've received a request for Esther. They've asked for you by name, sir. My thanks, sir. His grace has commanded the utmost. Pray, speak to Father Geoffrey at the cathedral in the city for details of the task. Were the decision mine, I would set every man we have to do, but such is our duty. No i tutaj będziemy musieli zbadać jeden z okolicznych lochów, że tak powiem. Okej, okay, teraz tak, ja sobie rzucę okiem, jakie są tutaj questy. Jest tego tutaj sporo, jak widzicie. I nie bardzo wiem, od czego zacząć. Zaczniemy od... Inquire around the town, the cipher. Bardziej mnie interesuje Learn more of salvation. I tutaj jest kilka osób, z którymi warto będzie porozmawiać. Więc dzisiejszy odcinek najprawdopodobniej poświęcimy właśnie na wykonanie tegoż oto zadania, jakim jest inwestygacja, nie ma takiego słowa chyba w języku polskim, inwestygacja, wybadanie, czym jest salvation. Unwanted possessions and other refuse. Ultimately, I had hoped perhaps to find the book. Aha, dobra, to nie z tobą mam rozmawiać, świetnie, no to straciłeś mój czas, Leszczu. Tu jest ktoś w budynku chyba, w środku, o. Tu jest, siedzi jakiś ziomek. Cześć, ziomek. Ziomek, halo? Halo, o. Asking after salvation, are you? He'll be one of Mason. No, zdarza się. He's been questioning.
Czyli z Masonem warto pogadać. Przypominam, że Mason to jest ten czarny majster. Tutaj są eskorty. Eskortów nie będę robić na Let's Playu, bo nawet ich nie robię na prywatnej grze. Dobra, trzeba pogadać z Masonem, ponieważ Mason może coś wiedzieć na temat tego kultu, który nazywa się Salvation, wybawienie w języku polskim. No niestety troszeczkę dzisiaj w tym odcinku pobiegamy. Gdzie ty żeś się Mason zapuścił? Mason, Mason, tu gdzieś powinieneś być? Powinieneś, ale cię nie będzie tutaj, jak znam życie. No i nie ma cię tu. Mason, to gdzie ty jesteś? Każą mi wyraźnie iść gdzieś tutaj, tylko że ty siedzisz gdzieś pod ziemią, coś, bo ten znaczek, który pokazuje mi, gdzie mam iść, jest jakiś taki niewyraźny. Ma taki lekki fade na... A, dobra, już pamiętam, gdzie jest Mason. Mason jest na slumsach, czyli będziemy musieli się skierować na slumsy. No tyle dobrego, że w mieście mamy nieograniczony sprint ogółem we wszystkich obszarach. Ale nie ma drugiej tak dużej lokacji jak Grand Soren. W sumie to jest ostatnia taka duża, żyjąca lokacja, którą spotkamy. Trochę źle zostało to w grze zrealizowane, bo wszystkie lokacje, w których są, no tak jakby, do których musimy wracać, są na samym początku gry, czyli Cazardis, Encampment i Grand Soren, czyli na dzień dobry dostajemy tak naprawdę wszystko. Już tutaj, o, jest i Mason, przypomniałem sobie. Ściura tu macie! Ściur! Dobra, nie ma ściura. Cześć! No. Spokojnie. No, it's Salvation. I've had cause to ask the good folk of Grand Soren about Salvation. Seems I'm cursed with a villain's mien, though. One look at my face stalls a man's... Had I your gentle manner, I'd have them singing long and loud. No, seems to me we share a common goal. Ah, that's grand. Here, take this with... Dał mi Salvation badge. Ariana coś wie na ten temat. Cyrus! Nie wiem, kto to Cyrus. Znaczy wiem, to jest postać z mojej książki, ale... Ale to chyba nie jest to, czego szukamy. No dobra, czyli od Masona dowiedzieliśmy się, że teraz Cyrus jest naszym interesantem. Nie wiem, dlaczego pojawiają się trzy możliwości drogi do tego miejsca. Mam dość skromną obawę, że... Nie no, nie mam obawy. Tam się ktoś kręci. A, dobra, bo tu... A, tylko znowu już Ariana mi powiedziała, że Cyrus może coś wiedzieć, tylko pytanie, który to Cyrus jest. A, to ty. Ha! No dobra, czyli mamy przeszukać katakumby. I taka będzie nasza robota, ale wyruszymy rano, a ja tymczasem sobie ogarnę całą ekonomię tutaj i wszystkie sprawy, które są zbyt nudne, żeby je pokazywać na nagraniu. No dobrze, ogarnąłem, co musiałem ogarnąć i już wyruszamy w tym momencie ku naszemu celowi, który znajduje się dość daleko od nas, więc pewnie chwilę nam podróż zajmie, bo znajduje się tutaj. Przejdziemy sobie tutaj wzdłuż murów, przy okazji upolujemy paru bandytów. No tutaj jest ważne dla mnie, żebym oszczędzał manę, bo się tutaj łatwo można wypalić z tego. O Jezu! Matko Boska. Która to godzina już jest? Ja się czuję pijany. Ludzie, słuchajcie, ja się czuję autentycznie pijany. Dobra, dobra, tu coś chłopak chce ode mnie. Coś... Oh, majster! A może tank, help, tank! Tanku, zaraz skurczę. Ej, bo ja zaraz podam. Stary, ja zaraz naprawdę podam twoją użyteczność w wątpliwość. Jesteś mocno bezużyteczny w tej chwili. What the fuck, jak mi gościu wpierdolił mocno. Ten tank chyba nie ma taunta żadnego. To może być problem na ten moment. Bo widzę, że ta drużyna. Tu ktoś w nas pizga. No nie słyszycie, że ktoś w nas pizga? Co tylko ja słyszę, z której biją. Tam? Stamtąd słyszę, z tamtego murku, ale... Żebym jeszcze widział. Halo? Jesteś, ziomeczku. Tylko chyba do ciebie nie dosięgnę, niestety. Masz farta... A nie, dosięgnę. To masz.
Nic nie trafiło, świetnie. Jej! Dobra, to spróbuję w inny sposób. Spróbujmy wejść tędy. Tylko że ten gość coś ode mnie chce i to jest mój problem na dziś. Spoko, spoko. Wychylę się w ostatniej chwili. Dzień dobry! O nie! Co za łeb? Ty za mnie zrzuci. Jezus, co z tą drużyną? Co oni? Wszyscy zachorowali na zespół Downa, czy co? Co z nimi? Jezus Maria. Jak oni lamią? Ekipa, jesteście na razie wielkim rozczarowaniem. Tu dobrałem nową drużynę, myślałem, że będą lepsi, a tu lamią strasznie. Strasznie, to jest tragedia w tym momencie. Chociaż oczywiście jeszcze nie będę wpadał w pochopną panikę. No to teraz mnie ten... Niech ktoś ściągnie tych uczników, idźcie, go! Co ja wam mam dawać rozkazy, ja tutaj kastuję spela. Jak wykastuję, to się zacznę ruszać. Okej, poszło. No, jak ja przyjdę i już wykastuję, to jest dobrze, nie? Dobra, odetchnij sobie. Dzięki, Maggie, przynajmniej do tego się przydałaś. Serio problem mają. Dziękuję panu. Aha, dobra. Widzę, że dzięki temu uszowi, który mam, mogę się delikatnie podbić. Co jawi się dość pożyteczny. Cały ten crafting to jest... Ja ogółem skończyłem podstawkę gry na prywatnym save'ie i ten cały crafting to... Chwilami się przydaje, ale ogółem jeżeli się ogarnia, albo raczej jeżeli drużyna twoja ogarnia, to wtedy całkiem sensownie się gra, powiem wam. Całkiem sensownie się gra bez użycia tych wszystkich medykamentów. W nadmiarze oczywiście, bo ich trzeba używać. To, tego się niestety... Niestety, no to jest dość logiczne. Nie da się tego pominąć. Natomiast tam jest wieżyczka. To jest w sumie jedno z ostatnich miejsc, które odwiedzimy. Dobra, bo dostałem ochoty na tego. Teraz tak, tam jest droga do Hill Figure Knoll i tam jest ogółem droga do miejsc, których nie chcemy naprawdę zwiedzać. Jesteśmy za słabi. Także jak zaatakują nas zaraz Dire Wolfy, to będziemy mieli sraczkę. No, Dire Wolfy to są oczywiście te silniejsze wersje wilków. Ja sobie spalę jedną świnię albo i dwie. Z tego tytułu, że przyda mi się mięso. Tak, tutaj ogółem troszeczkę roleplayowo magią nawalać w tego, w zwierzęta, że tak powiem, łowne. To niezbyt ma sens. Tu jest jakieś grown grapes. Natomiast warto... To ogółem na tym to polega. Słychać Saurianów. Ale słychać Sauriana, który jest Sulfur Saurian. Co nie zmienia faktu, że różnicy im to nie robi. Tylko, że aż jestem zdziwiony, bo Sulfur Saurians raczej na tym poziomie nie powinni się... Znaczy, powinni większą konkurencję mi robić. A tymczasem palą się na hita. Ja tu mogę chodzić sobie i was po prostu palić, tak? Dobrze, chłopaki, ja to sobie cenię, taką możliwość. No, wy się tutaj ładnie palicie, jestem dumny z tego. Ogółem tu wszystko jest bardzo podatne na ogień. Mnie to odpowiada. Nawet się nie opłaca kastować pełnego zaklęcia na nich. Dziękuję, level up. Strip Saurian skill. Jeszcze za bardzo nie. No, ale teraz może spróbujemy sobie wykastować pełny, bo widzę, że... O, ale siadło! Profesjonalnie. Troszeczkę dostałem zawału, ale widzę, że mi tu pomogli. Tutaj sieknę tego, żeby chłopaków tutaj troszeczkę odgonić od siebie. Możemy tu pierdolić, no jakiś piorun czy coś. Coś tutaj daje to. Jeszcze ogółem największej magii, jaką mogę mieć, to jeszcze nie mam. Jeszcze wszystko przed nami, kochani, jeszcze wszystko przed nami. Rift Crystal. I teraz tak, drużyna myślę, że poczuje się sama zachęcona do tego, żeby pozbierać ten syf. Bo ja za bardzo na takim rozmiarem ekwipunku nie mogę się obciążać. W ogóle do jakiego wniosku dochodzę, że ta gra nie ma jakiejś szczególnej fabuły. Ta gra ma świetny system walki
I w sumie na tym opiera się siła tej gry. Reszta jest pretekstem, nie oszukujmy się. Reszta w tej grze jest zdecydowanie pretekstem. Fabuła tutaj nie zsie, bo są naprawdę dobre momenty, szczególnie wizualnie, bo jednak fabularnie to nadal nie jest najwyższa półka, powiedziałbym. Gdzie to mnie tak daleko wysypało? Czy ja naprawdę... Nie no, Seek and Search the Catacombs. Katakumby, spoko. Scarlet Angelica. Widzicie, to zbieranie, to ono jest upierdliwe pod takim względem, że to warto zbierać, ale szybko się ekwipunek przez to zapełnia. To warto zbierać ze względu na to, że nigdy nie wiadomo, co jest nam potrzebne na jakie przedmioty, na jakie przedmioty, na ulepszenie których przedmiotów, tak? Co to jest? Riftstone? Ty, tu jest Riftstone. Nie wiedziałem nawet. Ja w ogóle nie pamiętam, że ja tu szedł. Czyżby ta gra losowo dobierała wejścia do katakumb? Ja sobie zrobię szybki save, żeby się nie okazało, że zaraz tu dostanę gdzieś w pierdziel. Udało się w miarę szybko zajść na miejsce. Nie ma masakry, wchodzimy, zobaczymy, co nas tam czeka. Dobra, lampeczkę. Lampeczkę i ruszamy. Wiecie co? I właśnie jeszcze jedna jest rzecz, której ja nie sprawdziłem. Interventing to nie jest aż tak bardzo potrzebne. Nie sprawdziłem mianowicie tego, czy przedmioty, które my które podniosą pełny z od innych graczy, a których nie przekażemy im oficjalnie. Dobra, tu się tutaj będzie wszystko. Czy te przedmioty, które oni podniosą po ich odejściu, lądują w banku, czy one idą z nimi? Tego nie jestem pewien. Szczerze powiedziawszy, to naprawdę nie mam pojęcia. Bo szczerze powiedziawszy, często widziałem, że właśnie pojawiały mi się jakieś przedmioty tego gatunku, których w banku, nie? W banku jakieś randomowe przedmioty, których po prostu nie miałem pojęcia, skąd one się tam wzięły. Byłem pewien, że nie powinny się tam znaleźć. Czy to jest, co to jest? Do czego to służy? Widzę, że się błyszczy, ale nie można z tym nic zrobić, no to nieważne. Okej, myślę, że spędzimy w tym miejscu troszeczkę dłużej niż tylko odcinek. Walking Dead, tak. No tu katakumby, to dość chyba normalne, nie? A tam sobie stoisz, bardzo dobrze. No tu tobie tam pizgnę już dla zachęty. Ty tutaj też żyjesz? Tak, ale widzę, że tutaj jakaś dziewczyna jest. Może szkoda mi teraz trochę kastować. Aha, dobra. Cały czas zapominam. Taft of Hell, podnieście to, kochani. Tu są jakieś potwory. Ty, takich gatunków to tutaj nie było. Na razie niestety tylko na kuli ognia się muszę skupić, bo... Zresztą nie umarł, nie mam żadnych zakryć światła, bo nie mam klasy, którą jest... Paladyn. Czy coś w ten deseń. Znaczy, nie mam. Jest taka klasa ogółem, ona istnieje. To się nazywa Magic Warrior i on wtedy chyba używa zaklęć światła właśnie. Poszła na mnie jakaś ta... Jakiś debuff na mnie poszedł. I właśnie to jest ten debuff, który wypadał z trumny. Ta się już świeci już. Widzę, że coś tu jest na rzeczy z tą trumną. Już słyszę następne truposze. Wy się tak nie wyrywajcie do przodu. O, tutaj jakaś pani czeka. Kto ją tu spali? Dobra. Dziękujemy. Ale z mało expo z nich. W ogóle chujnie przeciwnicy. Żadna konkurencja. Mogę już? Dziękuję. No, drużyna, szybko podejdźcie tutaj. Bo to jest jeden z... O, właśnie. Pewnie kojarzycie z różnych gier, gdzie są zombie. No to jest taki gatunek wybuchającego zombiaka. Jewel of Silence. Nie wiem, po co to podniosłem. Spodobało mi się. Dobra, to wiadomo, drzwi się otwierają. Dobra, Shroud, to wszystko podnoście. Co tam drużyna podniesie, to będziemy później kontrolować. Wow, Majster! Majster, ale ty to mnie wypuść. Nie tak się umawialiśmy. To nawet nie zdążyłem wykastować. Drużyna tutaj robi dużo. Z tego co ja pamiętam, to w tych katakumbach gdzieś jest... to wystarczyło. Dobra, to mnie to tam nie przeszkadza. Okej, ja bym teraz poszedł od razu dalej. Chodźcie. Drużyna, chodźcie. Nie ma co tracić czasu. Nie wiem, czy dokończyłem. Tu gdzieś jest troll. Będzie troll dzisiaj. Chyba, że nie zdążymy.
Ale chyba raczej zdążymy. Wyłazi tego dużo z ziemi, fajnie, ja lubię. Ja lubię. Konanik niestety chyba nie działa. Jakaś inna magia. No ta, pioruny im nic nie robią. Jeszcze można sprawdzić majazmę. A tam, drużyna jest za silna. Wcześniej mnie rozczarowywali, a teraz po prostu są za silni i... Nic to. No dobra, co tutaj jest w środku? Kuchaj siwo, tu już trupole wychodzą. Dobrze, nie no, oni mnóstwo damage'a zadają. Ja nie pamiętam, żeby oni zadawali tyle damage'a, jak ja byłem tutaj pierwszy raz. To jest niesamowite, naprawdę. Okej, okay, rozumiem, że tutaj chyba nie możemy zejść. Tak, tutaj będziemy mogli zejść później dopiero. A tymczasem zjedziemy sobie windą na dół. Pozwolę sobie odpuścić kutsenkę zjeżdżania windą na dół, bo to jest piękne, ale nie, nieistotne. Dobra, i tu jest parę pajęgów, z tego co pamiętam. Okej, okay. Są pajęgi. Dobra, trzeba przejść między nimi. Ja nie wiem, czy nie mam jakiegoś... Nie, chyba już questa na pająki mam już chyba zrobionego, ale... Dobra, o, tu można zabić nawet 12 tym czasem. Wow, wow, czuję się taki potężny. Tu nic nie ma, po co te trumny tutaj są? Trzeba odchodzić od tego, tu leży jakaś pani. Dzień dobry! Do widzenia. Tu jest pełno nieumarłych, można wam otworzyć te... Nie można, no to chłopaki, sorry, sorry, ale nie mam dla was dobrej wiadomości. O Jezus Maria. Tu jest fajny gatunek potworów. Fantazmy. Albo fantomy, dobra, fantomy, przepraszam. To są fantomy. I ten fantom gdzieś tu lata cały czas. Fajny gatunek wizualnie, natomiast strasznie upierdliwy, jeżeli chodzi o walkę. Dlatego, że nawet nie mogę ich przycelować na razie. Dlatego skupimy się najpierw na zombiakach, które są zabijalne. Później będziemy musieli poczekać, jak... O, dostajesz bóły, aż miło. Dobra, ale widzę, że tu potrójną trzeba tobie przyszykować, żebyś się... Nie, jego można uderzyć tylko raz. Gruby mnie złapał. Gruby mnie złapał, ale on mnie kocha teraz, chłopaki. Dobra, gruby się zacznie palić. Oni są łatwopalni. Dobra, to zabite. Fantazmy działają na tej zasadzie, że fizycznie praktycznie nie da się ich uderzyć, tylko w momencie, kiedy wsiądą na jakiegoś, na któregoś z naszej ekipy. A mogą to zrobić, to jest tak zwany poses. Tam jeszcze coś jest, tak? To okaże, mi się znowu zmęczył. No właśnie. Nie można pokonać tylko magią. I to jest znowuż... Nadaje nam... bardziej lub mniej prawidłową zasadę, że musimy mieć maga w drużynie. Bo bez maga w drużynie, który przynajmniej raz pierdzielnie kulą ognia, to da się zrobić, ale to będzie strasznie, strasznie upierdliwe. Gwarantuję wam, że mało kto z was będzie chciał się męczyć z tym. Po prostu stracicie ochotę do życia i do gry. W tym nie ma w sumie nic dziwnego. Wow, klątwa. Cholera. Najgorzej, że kurczę... Niektórzy gracze, jak robią sobie healera, to nie wpadają na pomysł, żeby journal entry... Nie wiem do tej pory, co to jest, nie sprawdziłem. Wiem, że są... No nie wiem, ja na prywatnym save'ie dropnąłem 3. A ile ich jest rzeczywiście? Tego nie wiemy. Ale spróbuję rozwiązać ich zagadkę, może sprawdzę w internecie, może spróbuję na swoim save'ie to rozkminić. Chociaż mam takie smutne... Salomet. Salomet co? Secret. O, Salomet to jest jedna z postaci w tej grze. Najprawdopodobniej nie wiecie. Mind your head cursed. Jestem przeklęty i to jest fakt. Jak widzicie koło mojego paska życia, zaraz obok minimapy jest pasek życia, jakby ktoś jeszcze po 5 odcinkach nie zauważył. To tam właśnie wyświetlają się buffy i debuffy. No to jest to, co jest na czerwono, no to oczywiście są debuffy. Cholera. Czyli tutaj coś musi być dalej. Tylko gdzie? Tu jest następne miejsce. Znaczy następna krypta. Krypta, trumna do otwarcia. Ej, nie, myślałem, że tu jest wejście na lewerkę. Ale nie ma.
Ej, no to mam problem, to mam dylemat niewielki. Większy lub mniejszy. No dobrze, kochani, w takim razie na tym zakończymy ten odcinek, bo już czas jest taki, że można go kończyć. A ja sobie w międzyczasie znajdę miejsce, w którym będziemy kontynuować od następnego odcinka. Tyle, nie? Tyle. Nie ma w tym nic skomplikowanego. Żegnam się z wami. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli spodobał wam się film, jeżeli nie, no to łapkę w dół. Ale pamiętajcie również o tym, żeby zostawiać komentarz do waszej oceny, ponieważ on jest bardzo, bardzo ważny. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco, szczególnie z tą serią. Oraz zaglądajcie na Facebooka. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku Dragon's Dogma. Cześć! Are you alright, Master? Are you alright, Master? You are cursed. My strength.